Cześć. Dzisiaj znowu będzie opowieść taka na poły bajkowa, bo będziemy się udawać nie tylko bardzo daleko w przeszłość, ale także bardzo daleko geograficznie. Czyli będzie to historia z Dalekiego Wschodu. A kiedy mówię Daleki Wschód, mam na myśli tereny dawnej Mongolii. Będę opowiadać o pewnej księżniczce, która była wojowniczką, zapaśniczką i prawdopodobnie będę się głównie obracać w takim rejonie spekulacji, bo tak to już jest z tą daleką historią, a także dlatego, że ona przez wiele, wiele stuleci obrosła w różne mity i nie sposób ich już odróżnić od rzeczywistości. No ale pobawmy się tą historią, bo jest bardzo ciekawa. Oczywiście historycy, bo będę mówić o księżniczce Kutulun, przy czym nie wiem, czy to się tak czyta, po prostu przyjmijmy, że tak. Nie ma to większego znaczenia dla tej historii. Mówią, że możliwe, że ukoloryzowano później w kronikach całe jej dzieje, właśnie po to, żeby była takim podnoszącym na duchu wzorem, ikoną historyczną, co oczywiście się zdarzało we wszystkich krajach i we wszystkich kronikach, więc tak, zapewne tak było. No ale źródeł na jej temat jest niewiele. Myślę, że te najbardziej wiarygodne to są te pisane przez podróżników, którzy faktycznie się z nią spotkali. Mamy relacje na przykład Marco Polo i tutaj będziemy się wokół tych relacji obracać. Kutulun urodziła się w XIII wieku. Około 1260 roku. Jako mongolska kobieta z wyższych sfer i tak jak mówiłam, zapaśniczka to był taki sport powiedzmy narodowy. Nadal w Mongolii zapasy są bardzo popularnym sportem. Ale także pozycja kobiet w dawnej Mongolii była bardzo wysoka. To znaczy to nie było państwo, które by kobietom zabraniało na przykład walczyć na wojnie czy uprawiać zapasy, bo to była kultura, której kobiety były uznawane za równie sprawne fizycznie, co mężczyźni. Była córką niejakiego Kaidu, który był władcą pewnej części ówczesnej Mongolii, ale była także kuzynką Kubilai Hana, który rządził wówczas jakby tą drugą częścią Mongolii. Zresztą między Kubilai Hanem a ojcem Kutulun był duży konflikt. Była ona także praprawnuczką sławnego Chingis Hana i jej imię oznaczało jaśniejący księżyc. Na dodatek, żeby tego było mało, przyszła na świat jako najmłodsze, 15 dziecko Kaidu, przy czym pozostałe 14 sztuk jej rodzeństwa to byli chłopcy. Więc dorastanie z 14 starszymi braćmi mimo wszystko musiało wpłynąć na jej umiejętności zapaśnicze. Na dodatek wyobraźmy sobie, mamy XIII wiek, stepy Mongolii, młodą księżniczkę z 14 starszymi braćmi. No, wiecie, to musiało na nią wpłynąć. Ojciec jej, Kaidu, ubóstwiał ją. To znaczy, to było jej jego oczko w głowie, podobno, oczywiście. I poddał ją takiemu samemu treningowi, jak jej rodzeństwo, czyli jak jej 14 braci. Czyli Kutulun uczyła się strzelać z łuku, jeździć konno, oczywiście polować, walczyć mieczem, oczywiście walczyć gołymi rękami w zapasach. Przetrwać w dziczy, chociaż wszyscy wtedy chyba musieli umieć przetrwać w dziczy. I ona wcale nie ustępowała kroku braciom. XIII-wieczna Mongolia dopuszczała udział kobiet w wojnie i Kutulun, najmłodsza córka Kaidu, również uczestniczyła w wojnach, w wyprawach swojego ojca, a także w walce z jej wojskami jej kuzyna Kubilai Hana. W mongolskiej armii podobno kobiety specjalizowały się wtedy w strzelaniu z łuku, ale Kutulun preferowała walkę twarzą w twarz z przeciwnikiem. Są źródła, które mówią, że jej takim popisowym znakiem było to, że samotnie szarżowała na wojsko przeciwnika.
upatrywała sobie jakąś ofiarę wśród przeciwników, jakiegoś wyższego rangą żołnierza, żeby, wiecie, morale troszeczkę pogrążyć. I zanim ktokolwiek zdążył zareagować, chwytała go w pół, wyciągała z szeregu i w żelaznym uścisku, musiała mieć niezłe bice, porywała go, by przeprowadzić go przed oblicze swojego tatusia, jako, no, jako jeńca. Ze strategicznego punktu widzenia pewnie wyciągnięcie jednego generała może nie miało mi dużego znaczenia, ale jednak zasiewało pewien strach i niepokój, no i przerwę w dowodzeniu. Poza tym podobno Kutulun była taktykiem wprawnym, to znaczy dobrze sobie radziła w planowaniu walk i Kajdu powierzył jej także dowodzenie jakimś oddziałem ciężkiej jazdy. Marco Polo opisywał Kutulun jako wojowniczkę, która potrafiła złapać wroga jak jastrząb kurczaka. I właśnie chodziło o to jej wyciąganie w żelaznym uścisku kogoś w trakcie szarży. Nie wiemy oczywiście, jak Kutulun wyglądała, to znaczy ja podejrzewam, że to nie była wiotka panienka, jak ją lubią przedstawiać w mediach. Różne seriale, na przykład serial właśnie Marco Polo, pokazuje wątek z Kutulun, gdzie ona jest jakąś taką drobniutką, ale oczywiście dziko waleczną panienką, chociaż ja jednak sądzę, że musiała być raczej postawna. Jeśli chodzi o te zapasy, bo takie z tego wszystkiego wynika, że no, musiała umieć chwycić i to potężnie, to w tych zapasach podobno nie dorównywali jej nawet najwięksi mężczyźni. Była tak sprawna i miała tak żelazny uścisk, że nie była właściwie możliwa do pokonania. Kiedy osiągnęła wiek, w którym zwykle, no wiecie, dobre księżniczki wychodzą za mąż, postawiła ojcu warunek, a ojciec nie był tyranem najwyraźniej, przynajmniej według przekazów, bo oczywiście nie dowiemy się nigdy, jak było na 100% naprawdę, że ona wyjdzie za mąż za tego, który zwycięży ją w zapasach. Wygląda to już od razu trochę jak mit, jak początek jakiejś bajki, więc możemy być tutaj troszeczkę sceptyczni. I między innymi na tym micie, bądź prawdzie, trudno powiedzieć, oparł swoją operę Puccini. Opera Turandot jest zainspirowana właśnie postacią Kutulun. W każdym razie ojciec się oczywiście zgodził. Mongolskie zapasy nie wyglądały tak jak teraz. To znaczy, to nie jest tak, że siedział pan sędzia i mówił, o tutaj za jaja, to go nie trzymaj, bo nieładnie. Można było robić wszystko. To znaczy chwytać, nie było żadnych zasad. Po prostu chodziło o to, żeby położyć przeciwnika na macie, choć raczej na ubitej guanem jaków ziemi. No więc dwóch zawodników stawało naprzeciwko siebie i tak długo się szarpali, aż jeden drugiego nie powalił. To były zapasy. I w starciu z księżniczką bardzo wielu mongolskich arystokratów podobno próbowało swoich sił, a ona wszystkich równała z ziemią dosłownie. Na dodatek warunki były takie, że albo jak mnie pokonasz, to ja za ciebie wyjdę, a jak przegrasz, to jeszcze na dodatek wisisz mi 100 koni. Czy ileś tam? Dużo. I kiedy właśnie Marco Polo przybył do Mongolii, przynajmniej do tej części, gdzie mieszkała Kutulun ze swoim ojcem Kajdu, Kutulun chwaliła się podobno 10 tysiącami rumaków. To znaczy te 10 tysięcy rumaków, większość takich źródeł popularno-naukowych podaje dosłownie, ale prawdopodobnie wcale nie chodziło o to, że dosłownie miała 10 tysięcy koni. W kulturze Mongołów nie podaje się jakby dokładnej liczby, jeżeli trudno jest coś policzyć, jest czegoś bardzo dużo. 10 tysięcy znaczy ilość nieprzebraną, niemożliwą do policzenia. Czyli wiecie, stajesz na równinie i widzisz na wielkiej tam łące, czy co to tam było, stepie, że tam stoi tyle koni, że nie sposób ich policzyć. I tyle mniej więcej miała Kutulun. Tylu mężczyzn pokonała i oni dawali jej po 100 koni, że w końcu miała tyle koni, że nawet nie mogła ich zliczyć. Marco Polo opisał właśnie taki incydent, który sprawił, że Kutulun wzbogaciła się o kolejne 1000 koni.
ponieważ przybył do Mongolii, jak piszą, arystokrata z odległego kraju. Nie podają, jakiego to był kraju, więc nie wiemy, czy on w sumie istniał. No ale myślę, że Marco Polo tutaj nie zmyślał aż tak do końca wszystkiego. W każdym razie ten arystokrata postawił o zakład 1000 koni, że pokona Kutulun. No i tej samej nocy, jeszcze przed zapasami, przed zawodami, przybył do księżniczki, błagał ją, żeby pozwoliła mu wygrać, a on w zamian będzie dla niej bardzo dobrym mężem. Na co ona mu odparła, że chyba syf kulki leci, nie? I że jeśli faktycznie ją pokona, no to ona będzie dla niego dobrą żoną. Następnego dnia, rzecz jasna, arystokrata poległ sromotnie. 1000 koni Kutulun zyskała. Nie wiem, czy on z nimi podróżował, tak sobie wiecie, z dalekiego kraju z 1000 koni napierdalał przez dżunglę, nie wiem. Ale prawdopodobnie być może chodziło nie tylko o konie, ale również o równowartość tych koni, nie wiem. W każdym razie księżniczka rąbnęła nim o bruk przed pałacem Hana i tyle było. I teraz jeśli w ogóle chodzi o księżniczkę i mężczyzn, to mam bardzo sprzeczne informacje. Bo znalazłam aż 3 wersje wydarzeń, co najmniej. I w sumie nie wiem, czy która jest prawdziwa. Jeśli tak, to która? Jeśli chodzi o zamąż pójście księżniczki. Bo są źródła, które mówią, że ona została z tymi 10 000 koni, czyli z tą nieprzebraną ilością koni, do końca życia niezamężna. A są takie, że które podają, że wyszła jednak za mąż i są dwie różne postacie podane jako jej ewentualni mężowie. Zatem prawdopodobnie nie wiemy, jak było naprawdę, ale przyjrzyjmy się tym wersjom. Taka najbardziej rozbudowana opowieść o mężu Kutulun mówi o tym, że jej mężem został mężczyzna, który próbował zabić jej ojca. Brzmi trochę kinky, ja wiem, ale posłuchajcie dalej. Otóż, tak jak mówiłam, Kubilaj, kuzyn Kutulun, walczył z ojcem Kutulun, z Kajdu. I Kubilaj Han wynajął przystojnego mężczyznę imieniem Abdakul, by zamordował ojca księżniczki. No tak to bywa w rodzinie, no nie zawsze się lubimy, nie? Może nie chciał z nim zasiadać do wigilii czy coś. No ale straż złapała zamachowca, został on wtrącony do więzienia, bo tak to się już robi czasami z zamachowcami, jest dziwne, że go nie zaciukali. No ale skazali go na śmierć przez ścięcie. I do Kajdu przybyła wtedy matka tego zamachowca, matka Abdakula. Rzuciła mu się do stóp, no i prosząc, by ściął ją zamiast syna. No po prostu chciała ocalić życie swojego syna. A Kajdu stwierdził, no w sumie dobra, mogę ściąć te baby zamiast tego chłopa, whatever, nie? Na to Abdakul stwierdził, że no nie, no nie możesz mi zabić mamusi, nie zgadzam się, by mamunia za mnie umierała i w ogóle jednak zabij mnie. No zamieszanie się zrobiło. No i odwaga tej rodziny podobno na Kajdu zrobiła wrażenie, bo on lubił takie tam honorowe rzeczy. I nie tylko wypuścił Abdakula, ale mianował go oficerem swojej armii. No jest to logika, która zatem stała dosyć pokrętna, no ale dobra, nie? Powiedzmy, że to kwestia kulturowa, nie musimy wszystkiego rozumieć. I ten mężczyzna wdzięczny podobno za uwolnienie i za to, że Kajdu nie zabił ani jego, ani jego matki, mimo że ten chciał zabić Kajdu, walczył przeciwko Kubilaj Hanowi u boku właśnie Kajdu. Czyli taki, wiecie, zwrot akcji. No i w trakcie tej walki podobno został ranny, gdzie spotkał potem, leżąc na łożu boleści, Kutulun, która się w nim zakochała i wyszła za niego za mąż. Dobra, może. Druga wersja mówi, i mówi to Rashid al-Din, to taki perski historyk ówczesnych czasów, mówi, że Kutulun wyszła za króla Persji, Ghazana. To znaczy, to był mongolski władca Persji. Nie wiem tam dokładnie, ja naprawdę nie chcę się teraz w to zagłębiać, jakie tam były perypetie, że tak się wydarzyło. W każdym razie tak podaje Rashid al-Din. I nie wiemy, czy ta mitologiczna, trochę ubrana w taką bajkę o dobrym zamachowcu,
opowieść jest prawdziwa, czy jednak wersja tego historyka, która mówi o tym, że jednak została wydana za mąż za tego mongolskiego władcę Persji. Wydaje mi się, że jeśli w ogóle Kutulun wyszła za mąż, to ja bym jednak stawiała na tego perskiego Hana. No ale dobrze. Kutulun była ulubienicą swojego taty, ale tatuś no nie będzie żył wiecznie, jak wiemy, tak? I według kilku źródeł tata Kajdu postanowił uczynić ją swoją następczynią. Kajdu umarł w 1301 roku i teraz zaczyna się trochę zabawa, bo pamiętamy, że ona ma 14 starszych braci, którzy pewnie liczyli na schedę po ojcu. I znowu mamy dwie wersje wydarzeń. Pierwsza mówi tak, że ona odmówiła przejęcia władzy po ojcu, wiedząc, że bracia będą bardziej do tego przeznaczeni jakby, nie wiem. I w ogóle jak Kajdu zmarł, to Kutulun zgodnie z taką mongolską tradycją strzegła grobu ojca przez jakiś tam czas razem ze swoim bratem Orusem. Druga wersja mówi tak, że ona odmówiła nie dlatego, że nie chciała tego hanatu i że była taka szlachetna z powodu miłości do braci, ale dlatego, że po prostu wiedziała, że ci bracia ją zaciukają, kiedy ona przejmie władzę, no bo będą tacy rozścieczeni, że ojciec dał jej następstwo swojego tronu, jakby. Bała się po prostu, że dojdzie do przewrotu, do wojny domowej, poza tym bracia nasłaliby na nią zabójców. No i właśnie z tym Orusem, który strzegł raz z nią grobu ojca, doszło do porozumienia, że to on zostanie nowym hanem, a ona będzie dowodzić jego armią na polu bitwy. No i ten układ został zawarty jako jakby nie było, bo Kutulun faktycznie mianowano wodzem naczelnym wojsk jej brata. Tutaj mamy coś, co ona na pewno umiała robić. Niemniej cieszyła się tą funkcją parę lat tylko, bo zmarła 5 lat później, w 1306 roku i nie znamy przyczyny jej śmierci. Więc równie dobrze mogło to być zabójstwo. Może któryś z braci miał dość, bo też chciał być wodzem wojsk, nie wiem. W każdym razie równie dobrze mogła to być choroba. To był początek XIV wieku, więc no nie czarujmy się, tam żadnej medycyny specjalnej nie było. Mogła zginąć w czasie walki. No, wersji jest kilka. Któraś z nich może być prawdziwa. Nie zmienia to jednak wszystko faktu, że choć znamy tylko ogryzki tej opowieści, trochę mity, przeplatają nam się różne sprzeczne informacje. Na dodatek tutaj, jeśli chodzi o końcówkę jej życia, to fakt, że ona została tutaj dowódczynią wojsk, bardziej świadczy o tym, że nie została jednak niczyją żoną. Ja bym takim tutaj przyglądając się tej historii uznała, że ona jednak prawdopodobnie nie wyszła faktycznie w ogóle za mąż. Została tylko z tym swoim stadem koni, bo no bądźmy szczerzy, prawdopodobnie gdyby wyszła za mąż, natychmiast zaszłaby w ciążę. Oczywiście nie musiałaby, bo wiadomo, że różnie bywa. No ale ona tutaj walczyła na wojnie, dowodziła wojskami, nie ma tu ani słowa o tym, że jakiś tam mąż plątałby jej się pod nogami w tym czasie, więc prawdopodobnie mimo tych dwóch wersji dotyczących jej ewentualnych małżonków, to ta trzecia wersja dotycząca tego, że była niepokonaną wojowniczką, która po prostu została władczynią armii swojego brata, no sprawia, że bardziej się skłaniam ku tej wersji, ale znowu, to jest tylko moja opinia. W każdym razie ona umierając miałaby około 40 paru lat, czyli była jeszcze relatywnie młoda. No i tak kończy się historia dzielnej Kutulun, najmłodszego dziecka z 15 dzieci wielkiego Hana. Nic nie wiemy o jej matce, ale jeżeli urodziła 15 dzieci, no to była trochę zajęta, nie? Wyobrażacie sobie 14 synów, pierdolę. I tutaj kończy się ta historia. Bardzo żałuję, że w tej opowieści nie ma żadnej innej kobiety, dlatego że
Nie wiemy nic o matce Kutulun, a żonie Kaidu. Nie wiemy nic właściwie o żadnej innej kobiecie w tych dziejach naszej księżniczki, która zainspirowała bardzo wiele zarówno dzieł kultury, jak i prawdopodobnie być może dziewczynek w Mongolii. To byłoby nawet fajne. Taką możemy mieć w każdym razie nadzieję. No i tyle na dzisiaj. Krótsza dziś opowieść, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawa. Do usłyszenia.